Witam was serdecznie. Okej, zrobimy misję poboczną Bastion. Upiorki to już są. A my sobie od razu też olej. O kurde, ile rzeczy dostałam. Muszę potem też coś wyrzucić albo sobie możemy potem ulepszyć. Wyrzut sumienia. A ja idę po prostu z... To jest od 29 poziomu, za niedługo. Wszystko wydupić potem. Okej, ale ja to nie chciałam. Tylko... Mamy przeklętą i... Gdzie jest mój wywar? Z przeciwnika. O, upiorom. No. Wow. Wow. Daniel aż drży, ale niczego nie widzę. Może kaganek pokaże coś więcej. Może kaganek Kejry. Mieczem walczysz czy cepem? Cięcie wyprowadza się z nadgarstka, nie z łokcia. Jeszcze raz. Mieczem walczysz czy cepem? Cięcie wyprowadza się z nadgarstka, nie z łokcia. Jeszcze raz. Mamy stalowy miecz. Wiedźmin walczy zwykle mieczem srebrnym albo stalowym, ale musi umieć użyć każdej broni. Berdysza, radziaka, procy. Dziś będziecie ćwiczyć strzelanie z łuku. Kto chybi do tarczy, robi 50 pompek. Kto trafi, tylko 20. Ruchy. Wow. Kolebiesz się na boki jak trzcina na wietrze. Co to ma być? Głowa równo. Trzymaj gardę. Szybciej, szybciej. No trening to jest. To jest nasz trening. Przerwałeś trening bez pozwolenia. Wiesz, że... Nie przerywaj. To, że krwawiłeś, to żadna wymówka.
Zdejmij opatrunek i wracaj do ćwiczeń. Zajmiesz się raną, jak pozwolę odłożyć miecze. Po bastionie krąży duch chłopca, który tu trenował i który tu zginął. Muszę pochować jego szczątki. Może wtedy odejdzie. Gdzie są jego szczątki? Tu już byliśmy. Wiedziałem, że tutaj są jakieś, ale to nie są od chłopca. No, bo odnaleźć te szczątki. Jezus. I gdzieś na pewno są schowane w jakiejś, w jakimś zakątku. Idzie gdzieś na dół? No dole jest upiór. Ale żeby aha! Kagańca muszę użyć. Kaganka, nie kagańca, co ja pieprzę. Coś się dzieje. Coś złego. Macie się schować i czekać, aż wrócę. Tak, wiem, że trenowaliście walkę mieczem. Tyle, że wciąż gówno umiecie. Włazić między skały i mordy w górę. Żaden pogrom się bez nich nie obejdzie. Pochowamy go. Trzymaj się, mały. Ładnie. 50 punkcików. Okej, to jest tam ostatnia próba, to jeszcze nie. Ciebie. Aż 900 metrów. Bożeż matko. A gdzie jest?
ostatnia próba. To tam jest też w środku, ale wiem, że Lambertem też będziemy pływać. Dobrze. Lambert. Opowiemy sobie fraszkę, tak? To pusto, co? Mogliby więcej ludzi dać. Nikogo tu nie ma, tak smutno. Znowu gdzieś cieknie. Niech to wszystko odstawimy. I Lambert. Co tam? Ważysz jakieś eliksiry? Nie. Bimber z Obierek. rozumiem, że na mój przyjazd. Raczej na mój wyjazd. Nie słyszałeś? Pani czarodziejka zażyczyła sobie, żebym napełnił filakterium mocą kręgu żywiołu. Ponoć to niezbędne do odczynienia klątwy z tej waszej pokraki. Nie wyglądasz na zachwyconego. Bo nie jestem. Dobrze wiesz, że wycieczka do kręgu nie będzie miła. Z różnych względów. Pójdę z tobą. No, ze słynnym białym wilkiem u boku na pewno będzie raźniej. To jak, gotowy? Gotowy. Ruszajmy, nie ma na co czekać. Ci powiedzieć. Nie dotrzemy do kręgu przez góry. Zeszłej wiosny lawina zasypała przełęcz. Czyli musimy iść od strony stawu. Tak jak przy próbie medalionu. Zgadza się. Pamiętasz drogę? Tego się nie zapomina. Ten, kto cało z medalionem wróci, dowiedzie, że jest go godzien i na szlak wstąpić może. Wesemir słyszał, jak go naśladujesz? Nie znosi tego. Byłom Savoli. Nie zamurowaliście go jeszcze? Wesemir by chciał. Ale mi on tam nie przeszkadza. Oblężenia przecież się nie spodziewam. A tak do stawu można iść na skrót. A szkoda, że nam zbóje z Salamandry więcej dziur nie zrobili. Albo nie rozwalili tej rudery do reszty. Ale ładnie. Ja się zastanawiam. Będziemy musieli płynąć na drugą stronę stawu w pław. Nie, mam zacumowaną łódź. Wiesz, chodzę. Chodźmy to na górze. Okej. Czasem na rybę. No proszę. Nie powiedziałbym, że masz temperament wędkarza. Czyż to pięknie nie wygląda? Idzie? Kurde, zatrzymał się. Używam bomb. Rzucasz jedną, a potem wyławiasz, co płynie na powierzchnię. A, to wiele tłumaczy.
To weź. Naga. Dobra zabawa z tą kuszą. Co by to posprawić? I naga. No, jestem pod wrażeniem. Gdzie się tego nauczyłeś? Wiesz, pewien stary mistrz pokazał mi tę sztuczkę w moim zerikaniu. Dobra, dobra, i tak ci nie wierzę. Jak tam z Wesemirem? Lepiej? Chyba tak. Staruszek przestał moralizować. Ja staram się go zbytnio nie wkurzać. Z jakim efektem? Średnim. Ale wiesz, zamek jest duży. Łatwo się w nim mijać. Cholera. Przecież ją tu cumowałem. Lina musiała puścić. Doprawdy? A ja myślałem, że łódka sama się odwiązała. Cholera, w tej mgle nigdy jej... Przed moim przyjazdem była burza? Tak, 5 dni temu. Żagiel rozwinął się na wietrze, cuma puściła i łódka popłynęła w krzaki. Krzaki, na pewno. Żebym już ładnie wyglądał. Wow! Jak mnie po prostu wzięli na baty, no. Tak rwali mnie. To nawet nieźle. Baba wodna. Jeszcze jej tu pochodzi. A tam. No dobra, wyjście do jaskini jest po drugiej stronie. Musimy przepłynąć staw, przejść przez jaskinię, wdrapać się na troli łeb i będziemy na miejscu. Teraz to się nie wydaje takie straszne, co? Nie, ale i tak ciary chodzą po plecach. Wiesz, że z mojej grupy wróciło tylko 2 chłopaków. To wy wpadliście w pieczarach na starego grota. Zbieramy się, wskakuj. Dobra, ale ja steruję. Bo co? Bo to moja łódka. Koniec dyskusji. Dobrze. I nauczyłem się, że muszę tutaj z przodu usiąść. Ładna pogoda. Sam robiłeś tę łajbę? Tak, a co? Coś się nie podoba? Poza tym, że nabiera wody, to nic. Nie marnuj. Na drugą stronę jeziora dopłyniemy. Chyba, że w coś przypieprzymy, bo widać, co jest przed dziobem. Będzie fraszka? Zaraz będzie fraszka. Najsławniejsza fraszka. Gęste jak mleko. Obudził się w tobie poeta? Chcesz usłyszeć fraszkę? Pewnie. Lambert, Lambert, ty chuju. To jest najlepsza fraszka, no. Odpadnij trochę od wiatru, bo żegnać się ochocze. Nie ucz ojca dzieci, Rok. Ty nie możesz mieć dzieci. Dobra,
Jesteśmy blisko. Gotowy na wycieczkę po jaskiniach? Mhm, tylko zanim wejdziemy, lepiej... Wypić kota, wie. Masz jeszcze jakąś cenną radę? Na przykład nie hałasuj, bo obudzisz starego grota? To stary grot dalej tam siedzi? O ile nie zrobił nam przysługi i sam nie zdechł, to tak, siedzi. I w każdej chwili może wyjść. Jak szła ta nasza rymowanka? Stary grot mocno śpi. Kto go zbudzi, będzie gnił. Chodź. Pomocy! Słyszysz? Jakiś chłopak. Wiesz, że w tej okolicy nie mieszka nikt poza nami. To musi być łuda. A jeśli nie? Rób, co chcesz. Sprawdźmy to. Na wszelki wypadek. Wesemir mówi prawdę. Zawsze pchasz palce między drzwi. No dobrze, chodźmy. Gdzie jesteśmy na mapie? O, proszę. Ustaj! Hej, mały. Spokojnie, już jesteś bezpieczny. Nie, nie! Pomocy! No dobra, zwracam ci honor. Miałeś rację. Proszę, proszę, kto by się spodziewał? Wrócimy do tego później. Najpierw zajmijmy się mglakami. Naga! Jeszcze jeden został. Aby dwóch. Proszę. Iluzja. Kto by się spodziewał? Coś mi mówi, że prędko nie odpuścisz. A no nie. Cały świat powinien usłyszeć o tym, że słynny Geralt z Rivii dał się podejść jak dziecko. Może Jaskier ułożyłby o tym jakąś balladę, co myślisz? Lambert, to nie są żarty. Kiedy chodzi o czyjeś życie, wolę dmuchać na zimne. Oczywiście. Szlachetny biały wilk nigdy nie zostawiłby człowieka w potrzebie. No święty nie wiedźmin. Zmieniając temat, czy ja dobrze widziałem, że ten chłopak... Jeden z naszych. Musiał utonąć w czasie próby. A mglaki zapamiętały jego wygląd i głos. Urocze. Zabierajmy się stąd. Nie musisz mnie namawiać. Wiesz... Ja tu w ogóle nie chciałem przychodzić. Lambert, dość. W ogóle... Jestem tutaj dokładnie obok. Płynek muszę sobie naprawić. O! I mamy szkoło wilka. I o to chodzi. Wracamy do Lamberta. Lamberta!
I mamy cały zestaw już początkowy wilka. Więc jest super. Niech to ja tylko wyłączę. Ciebie też. Dobrze, wypijemy tego kota. Jest kółka. Zaraza, za wysoko. Chyba, że cię podsadzę. Pamiętasz? To też była część próby. Wiedźmin jest samotnikiem. Ale czasem i samotnik potrzebuje pomocy. Słowa Wesemira. Gotowy? Uch, cholerny grubasie. Raz, dwa, trzy. Też lekki nie jesteś. No, to idziemy. Wyjdziemy. Można by te ściany rozwalić ardem. Możesz tak nie tupać do cholery. Obudzić starego grodu. Poślizgnąłem się tylko. Nie róbmy hałasu, bo stary grot przyjdzie się przywitać. Dlaczego nie? Kości pokruszone na kawałki. Stary grot nie lubi gości. Coś mi mówi, że to mu się nie spodoba. Ale tu cuchnie grzybem. A czego się spodziewałeś, że będzie pachnieć fiołkami? Patrz, jak słodko śpi. Może byśmy tak sprawili, żeby nigdy już się nie obudził. Spodzianka się nie udała. Będzie większe wyzwanie. Naga. Jesteś cały? Chyba tak. Zabierajmy się stąd. Chwila. Za Woltera, skurwysynu. Skończyłeś? Chodźmy. Tu. A, czekajcie, a jest jeszcze tutaj coś? Jakieś smakołyki? Tam jest jakaś skrzynia. Tam jest ziomkuś, tutaj jest skrzynia. Wszystko, nie? O. Już kot nie działa. Dobrze wyjść na powierzchnię. Ale to nie koniec kłopotów. Mówisz o trolach? To one mają kłopot, nie my. Lepiej uważać, jesteśmy na ich terytorium. Trzęsiesz gaciami przed paroma trolami? Też tak kiedyś kozakowałem.
a potem oberwałem widłami w brzuch od jakiegoś chłopka. Prawie umarłem. I już nie kozakuję. Chodźmy już. Żeby ten kot ja tak już minął. Gdzie jesteśmy w ogóle na mapie? Tutaj. A widzisz, jak przed nami spiesza? Trole się tak nie zachowują. Wy dwa nie iść dalej. Wiedźminy w dolinie. W dom z kamienia. A góry trole. Troli góra. Co? A, tak. To troli góra. Ech, ty rozmawiaj z tymi idiotami. Spokojnie. Chcemy tylko przejść do kręgu. Wiedźminy jedno mówić, drugie robić. A czasem i trzecie, kłamczuchy. No ile można. Z drogi, tępaki, bo was na żwir porąbię, rozumiecie? Zrozumiałe, gratuluję. Musimy biec do tamtej pieczary, inaczej nas ukamienują. Ajajaj. Nie, bak. Jak trolle rzucać kamień, wy nie iść dalej. Wiedźminy nie rozumieć? Rozumieć, mimo to musimy iść do kręgu żywiołów. Ty słuchać, mimo to. My wam do zamek nie chodzić. A tam dużo kamień. Ładny kamień. Przestań już do nich gaworzyć, to nic nie da. Racja, nie dogadamy się. Wreszcie. Już myślałem, że mózg mi wypłynie uszami od tego ich pieprzenia. No dobra, dolomity i kalcyty. Kto chce popróbować wiedźmińskiego srebra? Ja mówić! Wiedźminy nie ufać! Łup, łup ich! Przeładowałem. Musiałem przeładować. Zawsze jak taki fakt zostaje ze z tym. Ach. Zawsze jak taki bug mam z tą grafiką, to ja wiem, że mi się gierka zawiesi. Więc, no cóż. No, jeszcze parę kroków, będziemy na miejscu. Jesteśmy. No, to jesteśmy na miejscu. Nie da się ukryć. Cholera. Ładny widok. Musi być, skoro nawet ty to zauważasz. Geralt, za kogo ty mnie masz? Nie pomyślę. Za Gbura? Nie zaprzeczę. No ale dość komplementów, weźmy się do roboty. Pamiętasz, co trzeba zrobić z tym kręgiem? Trochę czasu minęło, odkąd aktywowałem tu swój medalion. Dobrze, dziadku, nie tłumacz się. Zapal pochodnie i połóż filakterium na ołtarzu. Ja wykonam resztę.
poszło. Najpierw woda, potem ziemia. Powietrze. Filakterium jest na miejscu. No, to pozostaje tylko chwilę poczekać. Słoik nasączy się mocą żywiołów, a my odsapniemy. Ładnie. A ty jak sobie poradziłeś z trollami, gdy przechodziłeś próbę medalionu? Czekaj, czekaj. A, pamiętam już. Użyłem Axi, ale wtedy zaczepił mnie tylko jeden. No tak. Przydatny znak. Niedawno mi nawet uratował życie. Tak, Axi to przydatny znak i niebezpieczny. Niby czemu? Bo kusi, żeby go nadużywać. Zmusić kupca, żeby obniżył cenę, kazać aroganckiemu szlachcicowi napić się z rynsztoku, sprawić, żeby odzywano się do ciebie z szacunkiem. Czasem trudno sobie tego odmówić. Ja nie odmawiam. Życie jest za krótkie. Powiedz, zawsze byłeś takim cynicznym sukinsynem? Nie. Zanim Wesemir przywiózł mnie do Kermoren, byłem młodszy. Aż tak źle być Wiedźminem? Ponoć można skończyć gorzej. Szkoda tylko, że nie miałem wyboru. Takie było nasze przeznaczenie. Przeznaczenie? Opowiem ci o przeznaczeniu. Miałem ojca pijaka. Jak się nachlał, prał mnie i matkę do krwi. Co noc modliliśmy się, żeby wreszcie zdechł. Któregoś razu nasze prośby prawie się spełniły. Tatuś zgubił się w drodze z karczmi i wlazł prosto w gniazdo Neckerów. Ale uratował go pewien wiedźmin. I wiesz, czego chciał w zamian? Dasz, co pierwsze w domu zastaniesz. Moje życie. Za życie tego chuja pierdolę takie przeznaczenie. Wow, mocne słowa. Nie wiedziałem. Przykro mi. Jakbyś się jeszcze kiedyś zastanawiał, czemu jestem takim cynicznym sukinsynem, to już wiesz. Dobra, dość smędzenia. Zbierajmy się. Racja. Wracajmy. Pan przodem. No i ładnie. To już też mamy. Ile dostałem punkcików? 29 mam już, oh yeah. 500. 500, to od razu ciebie damy. Kuszę. Ciebie muszę na pewno ulepszyć. Ale okej. Dobrze, to na tym zakończę też ten odcinek. W następnym śmigam oczywiście dalej. To trzymajcie się i do zobaczenia.